Mickiewicz jest znanym historykiem literatury, językoznawcą i sam siebie określa jako obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego. Protekstu do tej rozmowy dostarczyła nam Białoruś przez swoją skomplikowaną historię i ostatnie wydarzenia. Panie profesorze, jak to jest z tą Białorusią? Czy to jest państwo i naród, który rzeczywiście zaczął się dopiero w XIX wieku, tak jak twierdzi to w tej chwili propaganda rosyjska? Czy też wręcz odwrotnie, jest to naród, który kształtował się bardzo długo, którego początki są równe państwu polskiemu i który mimo swojego chłopskiego pochodzenia wniósł istotny wkład do kultury i dziejów narodów współtworzących Rzeczpospolitą obojga narodów? No, oczywiście Rosjanie specjalnie twierdzą, że Białoruś to jest naród, to jest państwo, które istnieje tylko dzięki Rosji. To jest absolutna nieprawda, to jest kłamstwo, bo Białoruś jako państwo istniało już w X wieku, podobnie jak i Polska zresztą. I właśnie i się ono ukształtowało jako państwo polockie, właśnie w Połocku, Połoczanie. Taki był lud ruski, trzeba powiedzieć, i był podporządkowany w owym czasie księstwu kijowskiemu. Później, w późniejszym czasie, kiedy właśnie Gedymin tą Białoruś dzisiejszą opanował, zaczął budować tam właśnie zamki, na przykład w Nowogródku, a także w Lidzie. No i jego syn Olgierd również właśnie został tym władcą tego właśnie terenu. No to ta Białoruś weszła w skład wtedy właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ale ona istniała jako naród oczywiście, jako naród, prawda? No i jeżeli chodzi o tą nazwę Białoruś. Nazwa Białoruś pojawiła się nieco później. Z początku to w ogóle się nazywała, ich nazywano Krywiczami, jako taki jeden z ludów wschodniosłowiańskich. Połoczanami nazywano, prawda? I dopiero później pojawiła się nazwa Biała Ruś i obok Czarna Ruś. Biała Ruś to mniej więcej gdzieś tak od właśnie Dźwiny aż po dzisiejszy Mińsk. No i Czarna Ruś to jest Nowogródczyzna aż po dzisiejsze Grodno, właśnie do Brześcia gdzieś mniej więcej i Mogylowa. Właściwie w okresie Wielkiego Księstwa Litewskiego, no to wiadomo było, że to nie są Litwini, że to są Białorusini, że to są ludy słowiańskie. Z bardzo wyraźnie wykształconym już językiem. Język był wykształcony od samego początku. Od samego początku była to jedna z gałęzi języka staroruskiego. Która pod wpływem także później częściowo polskiego zmieniła się, prawda, odeszła i to daleko odeszła od języka ruskiego, czyli moskiewskiego, prawda, a później rosyjskiego. Tak. I ten język przetrwał właściwie do czasów Łukaszenki. Dopiero kiedy Łukaszenka został prezydentem, to język białoruski zaczęto rugować, prawda? Czyli Białorusini mogą być dumni z dziejów swojego narodu, z tradycji swojego języka narodowego i z dziejów własnej kultury, często tworzonej właśnie w języku białoruskim. To jest osobne zagadnienie, na które trzeba było poświęcić wiele godzin, żeby omówić dzieje literatury białoruskiej. Ale gdybyśmy w tej chwili spojrzeli na proces formowania się narodu białoruskiego, także pod kątem pewnego zróżnicowania religijnego, to czy można powiedzieć, że Białorusini to są ludzie będący pod wpływem Kościoła prawosławnego i tylko Kościoła prawosławnego? Jeżeli chodzi o religię Białorusinów, no to oczywiście ta religia przyszła do Połoczan z Kijowa, a więc oni byli prawosławnymi. I prawosławnymi byli dosyć długo. Dopiero podczas Unii Brzeskiej, to był bodaj rok 1509, prawda, czy 6, wtedy właśnie cała Białoruś przeszła
znaczy na tą Unię, czyli się podporządkowała Rzymowi. Ale część Białorusi, już wcześniej ta część, którą nazywano Litwą, to jest mniej więcej od między Wilnem a gdzieś tam Bobrujskiem i taki pas powiedzmy od południa, od zachodu na wschód, od Grodna Gen aż do Dźwiny, no to była ta Białoruś katolicka. Pod wpływem oczywiście tych katolickiej szlachty, a przede wszystkim katolickich wielmożów, katolickich tych właśnie różnych paców, tam Tyszkiewiczów, Sapiegów i tak dalej. I to była ta część katolicka, także Białoruś do dzisiaj została taka właśnie częściowo prawosławna, częściowo katolicka. Natomiast jeśli chodzi o prawosławie, to bodaj w 1848 roku dokonano, właśnie car dokonał całkowitego przejścia z Unii na prawosławie. Podporządkowane moskiewscy patriarchowi moskiewskiemu. I do dzisiaj właściwie są oni podporządkowani patriarchowi moskiewskiemu. No, oczywiście od tego czasu mniej więcej zaczęła się rusyfikacja Białorusi. I ta rusyfikacja trwała dosyć długo. Jeżeli my weźmiemy na przykład odrodzenia narodowe tych narodów na wschód od Polski, no to litewskie odrodzenie rozpoczyna się gdzieś tak na początku XIX wieku. Pierwsze odrodzenie litewskie. Natomiast Białoruś jeszcze spała. W Białorusi nie było inteligencji, bo szlachta białoruska, która istniała, ona spolonizowała oczywiście i nie była zainteresowana, żeby właśnie chłopa białoruskiego no, w jakiś sposób oświecać, tworzyć. Kultura białoruska istniała, ale jaka kultura? Ludowa kultura oczywiście. Istniała i się rozwijała, tak? A w przypadku tych terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego bardziej poprawnie jest powiedzieć, że były one podzielone językowo, narodowościowo i religijnie, czy też, że były zróżnicowane narodowo, religijnie? W zasadzie ja bym nie powiedział, że Białoruś była zróżnicowana. Białorusini byli tacy sami w okolicach Witebska, w okolicach Mogilowa, Grodna czy w okolicach Wilna. Dlatego, że Białorusini byli nawet w Wilnie. I kiedy zaczęło się to prawdziwe odrodzenie narodowe Białorusinów na początku XIX wieku, to właśnie w Wilnie był ośrodek białoruskości, ośrodek odrodzenia białoruskiego. Wspierany także przez inteligencję polską. No nie bardzo. No nie, niestety. Zaczęła się rywalizacja niektórzy, za sprawą inteligencji. Niektórzy, na przykład Skirmund, taki Roman Skirmund, znana postać w historii i Polski, i Białorusi. Ten oczywiście był na stronie białoruskiej. Byli tak zwani krajowcy, którzy szanowali Białorusinów i pomagali. Natomiast sami Białorusini. A dlaczego sami Białorusini doszli do przekonania do tego odrodzenia narodowego? Otóż tak się złożyło, że władza carska popełniła tu pewien błąd. Otóż dawała stypendie dla uzdolnionych białoruskich chłopskich dzieci na studia do Petersburga i do Moskwy. Tam się ci Białorusini wykształcili i zrozumieli, że oni są inni niż Polacy i niż Rosjanie. Że oni są po prostu Białorusinami. I oni właśnie rozpoczęli tą działalność, prawda, odrodzeniową. To nie było zjawisko powszechne, bo przecież spotykamy takie rodzynki jak ród Ogińskich, do których my pretendujemy, że byli oni zdecydowanymi Polakami, łącznie ze słynnym Polonezem Ogińskiego, który wszedł do kanonu polskiej muzyki. No, z Ugińskimi to jest ciekawe, bo Litwini uważają, że Ugińscy byli Litwinami. Białorusini z kolei uważają, że Ugińscy byli Białorusinami. Oni według mojego zdania, oni byli obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ponieważ to był ród dosyć zamożny, więc to byli ludzie, że tak powiem, Europy. Oni tak samo dobrze się czuli na salonach Paryża, czy powiedzmy gdzieś tam jeszcze w Rzymu. Jak? To samo potwierdza przypadek Kościuszki? No, jeżeli chodzi o Kościuszkę, no to Polacy uważają, że to jest bohater narodowy Polaków, że to jest Polak, ale
i po nazwisku, i po miejscu urodzenia, i po jego religii, no to on był rodowitym Białorusinem. Obywatelem Wielkiego Księstwa Obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego, wykształconym właśnie w dobrej szkole rycerskiej w Warszawie. No. Natomiast jego językiem rodzinnym na pewno był język białoruski, bo tam na tym terenie, gdzie on się urodził, czyli na Polesiu dzisiejszym, prawda, to przecież panował wyłącznie język białoruski, a i nazwisko Kościuszka, prawda, od Konstantego. To jest zdrobniały kostek Kościuszka, prawda. Które mówi o jego pochodzeniu. Także takich właśnie jak Kościuszko było wielu. Mickiewicz, prawda? My wszyscy tutaj uważamy, że to Mickiewicz jest wielkim Polakiem, ale Mickiewicz przecież nie był etnicznym Polakiem. Jego rodzina była właśnie w religii unickiej. Oni byli unitami. Dopiero ojciec przeszedł na katolicyzm. A stryj miał na imię Bazyli, czyli Wasyl, prawda, po białorusku. A samo nazwisko Mićka. Mićka to jest Dymitr po białorusku. A od Mićki, prawda, syn Mićki to Mickiewicz. Syn Jacka to Jackiewicz na przykład. Tak. Syn Kościuka, Konstantego, to Kościukiewicz. Prosta sprawa oczywiście. Dla znawcy. Tak. Dla nas wydaje się to tylko sposobem na zaciemnienie rzeczywistych procesów, które zachodziły w Wielkim Księstwie Litewskim.